Prima Aprilis to dzień, w którym co roku robimy sobie żarty, kawały i staramy się wprowadzić w błąd naszych przyjaciół, rodzinę i znajomych. Dziennikarze także publikują teksty lub realizują materiały filmowe, w których podają nieprawdziwe informacje, często zaskakujące i mało prawdopodobne. Jeżeli widzowie lub czytelnicy uwierzą, że publikowany materiał jest prawdziwy, to znaczy, że został przemyślany i dobrze zrealizowany przez daną redakcję. Reporterzy Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR zapytali, jakie najzabawniejsze żarty prima aprilisowe zapamiętali z poprzednich lat mieszkańcy naszego regionu. Kupiłem zbitą szybkę na stronie internetowej, założyłem na telefon znajomemu i po prostu rzuciłem ten telefon tak, żeby się nie rozbił i symulowało to zbitą szybkę. Ktoś cię woła, dziura w bluzce, no jak to za dzieciaka. No a te, które już były w starszym wieku, zachowałem dla siebie. Jak byłem młody, to wtedy siostra mi zrobiła taki żart, że jak jest Coca-Cola, przywiązała pod nakrętkę Mentosa. Jak odkręcałem, Mentos spadł do tej Coca-Coli i mi po prostu na twarz wybuchło to. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć Państwu udanych prima aprilisowych żartów i trochę uśmiechu, zabawy i radości w tych ciężkich czasach pandemii.